A jeśli chcesz mieć formę, mając lat 50, tak jak ja, no to nie ma zmiłuj. Trzeba wstać z kanapy, trzeba się ruszać, trzeba ćwiczyć, trzeba pamiętać o tym, że ciało jest przekaźnikiem emocji i twoim wielkim skarbem i szanować je. Nie mówię obsesyjnie o nie dbać, chociaż każdy niech robi, co lubi, ale uważam, że należy szanować swoje ciało, a ono potrzebuje ruchu, potrzebuje naszej miłości, akceptacji i zdrowia, czyli zbilansowanej diety, zrzucania ciężkich emocji z siebie, ładowania go pozytywną, dobrą energią, którą na pewno sport w nas wyzwala w dużej mierze. No i miłością, przytulaniem się, wszystkim tym, co jest dla nas miłe.